Reorient to podcast popularno-naukowy o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach w różnych zakątkach świata. Nazywam się Ewa Górska, jestem prawniczką i kulturoznawczynią, i w tym podcaście ja i moi goście przybliżamy te zjawiska, korzystając z wiedzy i źródeł naukowych. Reorient powstaje dzięki wsparciu patronów i matron na Patronite. Możesz do nich dołączyć i wesprzeć rozwój podcastu przez stronę www.patronite.pl ukośnik Reorient. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Reorient. Moją gościnią dzisiaj jest Katarzyna Czarnota, która jest doktorantką na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, badaczką wykorzystującą metodologię Critical Action Research i zajmuje się naukowo między innymi zjawiskami kryzysu uchodźczego, mieszkalnictwa, gentryfikacji, neorasizmu i sytuacji imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Polsce. Poza tym współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i prowadzi podcast Stan Wyjątkowy, bardzo gorąco go polecam. Cześć Katarzyno. Cześć, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do podcastu i też bardzo ogromnie się cieszę z tego, że w końcu udało nam się spotkać. No właśnie, w końcu, bo umawiamy się już chwilę. A umawiamy się między innymi dlatego, że kilka miesięcy temu zwróciłam uwagę, że jakiś taki wuj, mój wewnętrzny cringe budzi to, jak przedstawiani są Romowie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Jeszcze na samym początku zaczęły pojawiać się na przykład memy o Romach kradnących czołgi rosyjskie. I to było w tym kontekście, że pokazywano też te memy z rolnikami ukraińskimi holującymi takie czołgi, ale wtedy raczej nie mówiono o kradzieży. A tutaj byli ci Romowie, którzy od razu. Hahaha, ha, ha, ukradli ten czołg, ale później też pojawiły się już doniesienia, że uchodźcy z Ukrainy romskiego pochodzenia nie mogą w Polsce znaleźć miejsca, że nikt nie chce im udzielić pomocy. I pomyślałam sobie, że w kontekście tego, co dzieje się też w Polsce i o różnych uprzedzeniach, stereotypach, o których mówimy w ostatnich latach, wydaje się, że dość mało miejsca mimo wszystko poświęca się Romom, a ty się tym zajmujesz. Dlatego właśnie chciałam Cię więcej o to podpytać. I może zaczniemy od w ogóle terminów, ja tak chyba wszystkie odcinki we wszystkich swoich podcastach ostatnio zaczynam od terminologii, takie zboczenie naukowe, ale cyganie, aromowie, o co chodzi z tymi terminami, czego używać, czego nie używać i dlaczego? Mm -hmm. Ja, może, nim odpowiem jeszcze na to pytanie, to zapraszam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki do zapoznania się z tekstem, właśnie dotyczącym systemowego rasizmu wobec Romów w kontekście wojny w Ukrainie. Ten tekst został popełniony przez Elżbietę Mirgę Wójtowicz, zajmującą się również naukowo migracjami Romów. Oraz Kamilę Fiałkowską. Ja pozwolę sobie na końcu jeszcze naszej rozmowy przytoczyć tytuł tego artykułu. On jest dostępny w, w sieci i obydwie badaczki doskonale, właśnie, jakby analizują w bardzo ciekawy sposób, jednocześnie, właśnie wprowadzając do publicznego dyskursu taką analizę na konkretnych przykładach homofobii, rasizmu, tego jak on funkcjonuje, jak on jest bardzo, bardzo mocno, jak te klisze po prostu zadziałały, właśnie też w kontekście wojny. Natomiast jeżeli chodzi o samo nazewnictwo, ja też się zajmuję imigrantami romskimi pochodzenia rumuńskiego. Natomiast odnosząc się do takiego bardzo ogólnego poziomu, myślę, że to jest może nawet lepsze, żeby rozpocząć od tego, że od XVIII wieku w ogóle europejscy uczeni zajmują się na wszelkie możliwe sposoby udowadnianiem pozaeuropejskiego i egzotycznego pochodzenia ludzi nazywanych cyganami. Ponieważ brakowało właściwie im źródeł historycznych, i tutaj celowo też mówię, że ludzi nazywanych Cyganami, to naukowcy po postanowili się skupić na analizie nazwy, jaką właśnie byli, była określana ta grupa. I w słowie Gypsy oni usłyszeli, doszukiwali się Egiptu. I na tej podstawie ustalili, że ludzie właśnie nazywani Gypsy przywędrowali po prostu z Egiptu, natomiast słowie, słowie Cyganie usłyszeli coś podobnego do. Tutaj nie jestem w stanie dobrze tego wypowiedzieć w języku greckim. Antigoni, czyli dosłownie niedotykalni. Więc uznano, że tak zwani Cyganie wywodzą się właśnie z, albo z Egiptu, albo z heretyckiej grupy. Greckiej, i naprawdę, po prostu Cyganie to też jest egzonim, czyli nazwa, którą społeczeństwo większościowe stosuje wobec jakiejś grupy. I myślę, że to jest kluczowe, wyjaśniając sobie właściwie no, taką bazową, jakby specyfikę tych podziałów. Natomiast warto też stosować nazwy, z którą po prostu identyfikują się ludzie, identyfikujący się z kulturą romską i uznali ją po prostu za swoją. Więc jest to nazwa, którą jest określenie Romowie, nawiązując też w ogóle do reprezentacji języka i tego, kto mówi, czy Rom, czy, czy, czy właśnie nie Rom. Jednym właściwie z najczęściej faktycznie dyskutowanych i kontestowanych tematów z obszarów etymologii jest to, czy właśnie mówi się Rom, czy Cygan co jest jakby politycznie poprawne i czy rzeczywiście wszyscy ludzie nazywani Cyganami chcą być tak nazywani, chcą być nazywani Romami, czy chcą być nazywani Cyganami. I tutaj tak naprawdę te dyskusje faktycznie one trwają od dłuższego czasu. Głównie też myślę, że taką osią podziału jest taka tradycyjna Cyganologia, czyli Gypsy Lore Society oraz podejście krytyczne rozwijające się w Polsce też od niedawna Critical Romani Studies. Ale myślę, że warto tu nadmienić, że sami Romowie wypowiedzieli się na ten temat bardzo bardzo Wiele razy, co oczywiście nie oznacza, że wszyscy Romowie po prostu popali to samo stanowisko, bo przypomnijmy, że to też przede wszystkim to też jest taka jakby pierwsze rozbicie takiej romofobicznej kliszy. Romowy jest to najbardziej zróżnicowana społeczność, która ma zupełnie odmienne doświadczenia historyczne zwyczaje, tradycje, jest to grupa, która nie posiada jako jedyna jednego języka, jednej narodowości. Jakby nie są reprezentantami jednej grupy społecznej, kulturowej. Jednorodność romów to jest właśnie ta podstawowa rasistowska i romofobiczna klisza. Natomiast odnosząc się jeszcze na koniec do historii, to podczas pierwszego międzynarodowego Kongresu Romów w Londynie. W 1971 roku ta nazwa Romowie została umownie ustanowiona jako termin obejmujący wszystkie grupy romskie z poszanowaniem zróżnicowanej panoramy właśnie społeczności romskich na całym świecie i zabieg ten jest także takim elementem wypracowywania, konsolidowania nowej tożsamości politycznej Romów. Jest to stosunkowo późna forma kształtowania się tej podmiotowości politycznej w Europie, Ideę zmiany w tym kierunku podjął rozwijające się przeżenie w latach 90 ruch na rzecz transformacji etnicznej tożsamości reprezentowany między innymi przez dwóch romskich intelektualistów i aktywistów i wyrażony w manifestie politycznym pod tytułem Romowie XXI wieku studium polityczne. I tutaj autorzy proponowali używanie właśnie nazwy Rom w celu poprawy statusu europejskich Romów i eliminacji obraźliwych epitetów, wzmocnienia też pozytywnej tożsamości. No i takiego symbolicznego jakby przejścia do jakby pełnoprawnego obywatela, jednak tutaj jeżeli będziemy rozmawiać pewnie później właśnie na, na temat mechanizmów oraz przejawów romofobii i tego jak właściwie, czy w ogóle możemy mówić o pełnym obywatelstwie i jak bardzo zróżnicowane są społeczności osób, które utożsamiają się jako Romowie. Tak, ja tylko skomentuję, że uwielbiam e, osiemnastowieczną wieczną naukę i pewne e, rzeczy, które wprowadziła. I my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to, co wierzymy, to są popółczyny po tym, co wtedy się wydarzyło. Ale powiedziałaś o tej różnorodności Romów, a możemy jeszcze tu właśnie trochę pogłębić to, kim mm -hmm. ci Romowie w takim razie są, skoro nie są tym, o kim myśleli XVIII-wieczni naukowcy i są bardzo zróżnicowani, to kim są. No właśnie i to jest bardzo też dobre pytanie i myślę, że jeszcze odnosząc się do tego poprzedniego wątku też myślę, że świetne badania na ten temat robi dr Emilia Kledzik, która po prostu analizuje również twórczość Wicowskiego oraz głównych polskich jakby cyganologów. Prowadząc taką krytyczną dekonstrukcję tego, jak były, jakby w ogóle była też kształtowana figura badacza romskiego, bądź badacza romskości, który nigdy nie był Romem, który zawsze był jakby tą osobą z zewnątrz, a jednocześnie stosował pewnego rodzaju, powielano pewnego rodzaju klisze, które mają właściwie swoje korzenie w. Ta cygenologia właściwie też ma takie korzenie, bo po prostu czasami wprost nawiązujące do dorobku niechlubnego instytutu GOBIE, Trzeciej Rzeczy, Podziałów Rasowych i. I właśnie tego niby niezróżnicowanego, urasa urasawiającego, niezmiennego DNA, tylko że kiedyś wiadomo, że ten rasizm biologiczny on już został skompromitowany, natomiast tutaj Romom często się przypisuje takie niezmienne kulturowe DNA, to znaczy, że oni mają jedną kulturę, jeden język. Jest to społeczność postrzegana jako najbardziej homogeniczna, a jest właśnie ona społecznością najbardziej zróżnicowaną. Więc, jakby próbując odpowiedzieć na pytanie, kim są Romowie, to w rzeczywistości nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Jest to społeczność bardzo mocno zróżnicowana. Przede wszystkim jest to społeczność, która jest największą mniejszością, która zamieszkuje kraje Europy oraz świata. I są to osoby, które po prostu. Również są dotknięte największą też marginalizacją, bądź dyskryminacją, bądź po prostu przejawami rasizmu. I tutaj ja zawsze to podkreślam, że ja na przykład zajmuję się imigrantami romskimi pochodzenia rumuńskiego. Z którymi współpracowałam od 2012 roku, gdzieś łącząc po prostu tą pracę badawczą z pracą interwencyjną, polegającą też na po prostu z jednej strony takiej budowie, próbach budowy właściwie jakiejś platformy wsparcia, rozumianego nie jako właśnie pomoc charytatywna, ale jednocześnie włączenia właściwie w proces samodecydowania bądź jakiejkolwiek formy możliwości po prostu współdecydowania. O swoim własnym losie społeczności, która zajmowała pustostany i zajmuje nadal te pustostany na terenie ogrodów działkowych w Poznaniu. Potocznie te tereny są nazywane Koczowiskami. Ich w Polsce jest kilka, było więcej w przeszłości. I ta grupa też pokazuje po prostu to, że jest w najgorszej, jednej z najgorszych sytuacji, też ze względu na to, że faktycznie oprócz jeszcze tych przypisywanych jakby cech kulturowych dochodzi do tego po prostu skrajne ubóstwo ze względu na to, że są to osoby, które pochodzą głównie z regionów, wsi znajdujących się w Transylwanii, w Rumunii. I jest to społeczność, która właściwie od lat dziewięćdziesiątych była poddana polityce segregacji systemowej, która też polegała na uniemożliwieniu uzyskania możliwości jakby pełnego obywatelstwa, ale rozumianego też tak jak Sheila Benhabib, obywatelstwa też politycznego nie tylko właśnie formalnego, ale też jakby możliwie, umożliwienia po prostu nie tyle dostępu do praw w teorii, ale możliwości realizowania ich w praktyce, to znaczy też zaspokojenia swoich potrzeb, w tym potrzeb mieszkaniowych, też oczywiście kwestie formalne, czyli niemożliwość zarejestrowania się do systemu, który de facto wykluczał przez wiele lat możliwość wykluczenia na jakichkolwiek zasadach osób o niskim statusie socjoekonomicznym. W konsekwencji y, myślę, że taką główną osią podziału po prostu jest y, też możliwość po prostu chociażby nawet zaistnienia w tym formalnym systemie. Co mam na myśli, to, że ten system jakby był tak skonstruowany wobec imigrantów romskiej pochodzenia rumuńskiego od lat 90 którzy pojawiali się na terenie Polski, zajmując tak zwane koczowiska, przypisywano im to, że on właściwie to jest element ich kultury, że to jest jakby no, taki sposób na życie, czego społeczeństwo większościowe nigdy nie zmieni, co oczywiście było, jest błędem. I jednocześnie właśnie tłumaczone tą sytuację jako ich, sytuację tymczasową, w której no, nie są zupełnie niepotrzebne są mechanizmy, które pozwolą po prostu na stałe wkluczyć te osoby. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której już trzecie pokolenie bądź czwarte pokolenie osób. Nadal zamieszkuje pustostany, ale ze względu na to, że jest to głównie efekt właśnie sytuacji, w której no nie mogą przy pomocy żadnej innej alternatywnej formy zapewnić sobie dachu nad głową. Natomiast jest to też kwestia związana z tym, że nadal jest bardzo dużo barier pozwalających na przykład wejście w system praw pracowniczych, w system edukacji czy w system w ogóle rejestracji swojego pobytu. O czym też, co też przepracowywaliśmy lokalnie w Poznaniu, bo okazało się, że jakby no, bariery dotyczą głównie tego, że. Ten system nie przewiduje przede wszystkim osób aż tak wykluczonych, to znaczy osób, które nie dość, że są ubogie, to jeszcze ze względu na systemowe, wielopokoleniowe wykluczenie z systemu edukacji teraz borykają się z problemem analfabetyzmu. Natomiast y, faktycznie tak wracając do tego głównego tematu na pewno nie możemy mówić, i to jest właśnie ten główny problem romofobii, że my gdzieś y, y, ten mechanizm urosawiający, on tak działa, że mówiąc Romowie, mamy na myśli po prostu jedną grupę, która ma wspólne cechy. Okej, okay, to ja jeszcze troszkę podrążę to, kim są Romowie, bo wydaje mi się, że nie mamy na ten temat jednak zbyt dużej wiedzy my jako społeczeństwo. To, co ja gdzieś wiem z jakiejś ogólnej edukacji, w której o Romach raczej nie mówiono, ewentualnie uczono mnie, że jednak mówić Romowie, a nie cyganie, to coś mi się obiło o uszy o kastach, coś też mi się obiło o identyfikowaniu ich jako grupy etnicznej, natomiast ja ostatnio mam duże wątpliwości co do w ogóle tej kategorii i zastanawiam się, jak ty się z nią czujesz. Ale tutaj mówisz też o tych Romach, którzy są w Polsce krócej, ale wydaje mi się, że są też grupy, które są dłużej. I teraz i jeszcze jakbyśmy porozmawiały o tym tak, powtórzę pytanie wcześniejsze, kim są Romowie, albo jakie są konkretnie te grupy, czy czym się, czy, czy jakie grupy możemy spotkać? Znaczy, jeżeli chodzi o status prawny, historię są, to bardzo właśnie zróżnicowane grupy. Niektórzy, niektóre mieszkają, jakby zamieszkują, po prostu mają też inny status, mają status, status mniejszości narodowych i spełniają po prostu ustawowe kryteria mniejszości narodowych. Niektóre grupy, utożsamiające się jako Romowie, z kolei właśnie no, nie spełniają tych kryteriów. Imigranci romscy pochodzenia rumuńskiego zawsze są postrzegani po prostu jako ci tymczasowi. Raczej niechciani, Romowie, emigranci. Jest też bardzo duże zróżnicowanie, natomiast ta debata, ona trwa i ona jest bardzo zróżnicowana. Przede wszystkim, mi bardzo się podobało też takie wyjście z tego tematu, że w ogóle. W pewnym sensie samo tworzenie podziałów na społeczeństwo większościowe Romów i Nieromów i przypisywanie jakby ich konkretnych po prostu cech, czy po prostu właśnie doszukiwanie się tych właśnie linii demarkacyjnych różnicujących, samo w sobie po prostu. Jest trochę jakby konsekwencją tego naszego takiego myślenia o tym, że my musimy po prostu znaleźć te różnice. Myślę, że jakby jest wiele bardzo długich też dyskusji wewnątrz środowiska romskiego na temat tożsamości, tego jak, jak biegną te podziały, jak są nazywane te grupy, że faktycznie ja to gdzieś tam to pole po prostu oddaję właśnie naukowcom, naukowczyniom, którzy jednocześnie są Romami i prowadzą tą wewnętrzną. Debatę właściwie od wielu lat, która też jest bardzo ciekawa, i tam jest bardzo wiele też starć. i Tutaj głównie właśnie są to przedstawiciele tego Gypsy Lore Society oraz tradycyjna cygenologia i właśnie to rozwijające się Critical Romani Studies. Myślę, że w tej kwestii Elżbieta Mirga-Wójtowi Monika z Tyrkacz oraz jeszcze kilka innych badaczek, które są związane z. Centrum Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego mógłby na ten temat więcej powiedzieć. Ja natomiast faktycznie wpadłam w taką pułapkę, że badając, robiąc badania na temat sytuacji Romów, ja właściwie zawsze chciałam uniknąć tego, żeby być postrzegana jako badaczka, badaczka romska. W sensie bardziej zależało mi na tym, żeby właśnie badać te mechanizmy oraz politykę. I urasawianie oraz romofobię jako formę rasizmu, która dotyka Romów, to znaczy raczej badać społeczeństwo większościowe i to, jak właściwie ten system działa, w, jakie mechanizmy konkretne rasizmu i urasawiania, jakie skutki możemy diagnozować, jeżeli chodzi po prostu o konkretne. Sytuacje wykluczenia, czy właśnie już później w takiej głębszej debacie dotyczącej po prostu tego, jak tworzą się stereotypy na temat chociażby, nie wiem, edukacji, czy właśnie systemu rynku pracy i nieuczestniczenia w nim grup, właśnie które utożsamiają się jako Romowie. No to w takim razie przejdźmy do tego społeczeństwa większościowego i czy my w Polsce, w społeczeństwie większościowym, coś o Romach w ogóle wiemy? A jeśli nie? To jakie mamy stereotypy i my, wydaje nam się, że wiemy? No właśnie i myślę, że nam się niestety wydaje, że bardzo dużo wiemy. I to też nam pokazują badania corocznie wykonywane przez GUS dotyczące podejścia Polaków do wobec innych narodowości, gdzie w ogóle błędnie też jako narodowość są traktowani po prostu Romowie jako grupa narodowa, ale jest to grupa, która nie posiada jednego narodu, kraju pochodzenia. Tak jak już mówiliśmy wcześniej i ta niechęć zawsze była wyrażana, zawsze była, była islamofobiczna oraz romofobiczna, czyli tymi głównymi definiowanymi zgodnie z formularzem badań grupami byli Arabowie i Romowie. Natomiast myślę, że tutaj możemy co do tego jakby co wiemy w ogóle jako społeczeństwo, jakie podstawowe są stereotypy, to dobrym takim punktem wyjścia jest taki nasz rasizm bez rasy. Który pozwala na właśnie odczytywanie pewnych zachowań jako zupełnie nierasistowskich. One są jakby na gruncie polskim też zupełnie nieodczytywalne jako rasistowskie. To też związane właśnie jest z bardzo małą edukacją w ogóle na temat rasizmu. Powołujemy się cały czas na to, że gdzieś jakby, no, żyjemy w społeczeństwach, które przez wiele lat właściwie też powywaliśmy się na to, że nie był to temat, który jest tematem priorytetowym. I zgodnie z tą optyką właściwie no, rasizm wobec Romów nie istnieje, a też słowo romofobia jest w ogóle nierozpoznawalne. Jednak czasami mówimy o dyskryminacji i marginalizowaniu społeczności, co właściwie jest czymś takim, wykorzystując metaforę, jakby kartki papieru, no to jeżeli mówimy o czymś, że jest marginalnym problemem, no to faktycznie możemy sobie wyobrazić, że on jest takim na marginesie, on nas nie dotyczy, dotyczy tylko jakiejś tam określonej grupy, której nie znamy, z którą, o której właściwie mało wiemy. Natomiast w ostatnich latach o tyle to się zmieniło, że te rasistowskie postawy też, w sensie zmieniło się, jeżeli chodzi o, takie, o taki potencjał właśnie do rozmowy, do, do rozczytywania tych kliszy. Że w, gdzieś tam te rasistowskie postawy też za, zaczęły być coraz intensywniej, e, intensywniej dyskutowane, ujawniane. Natomiast w ogóle samo słowo rasizm wróciło do słownika jako określenie, na które. Które no, na nowo jest używane nie tylko do opisu, nie wiem, jakichś stadionowych po prostu komentarzy, tak jak to miało miejsce jeszcze z około, nie wiem, z 5-8 lat temu, natomiast do opisu bieżących problemów społecznych, między innymi właśnie związanych z tak zwanym kryzysem uchodźczym czy kryzysem humanitarnym ale również tutaj też z dehumanizacją osób ze względu na pochodzenie czy status społeczno-ekonomiczny. Myślę, że też dobrze nawiązać do tego, co, o czym pisze Monika Bobako, czyli tym, że jakby ten rasizm nie jest tylko zestawem okazjonalnych aktów nienawiści, ale implikuje pewną wizję, po prostu tego porządku. To jest wizja porządku rasowego, który ma się gdzieś tam przejawiać, w jakiejś pożądanej, czyli opartej na wykluczeniu albo podporządkowaniu strukturze społecznej instytucjach oraz praktykach. No i tak odnosząc się do tych słów zawsze Romów widzimy i postrzegamy jako grupy społeczne przede wszystkim, które wzbudzają pewnego rodzaju zainteresowanie też ze względu właśnie na swoje ubóstwo. Bardzo mało jest przypadków, w którym po prostu to Romnie i y, Romowie są traktowani też w kategoriach po prostu ekspertów. I to też na przykład widać w Polsce, że pomimo rozwijającego się krytyka Romani Studies, silnych tu ośrodków i dość wielu badań naukowych, cały czas, jeżeli spojrzymy na konferencje i kto jest zapraszany, to właściwie są zapraszani tacy cyganolodzy Polacy, którzy mówią na temat Romów w taki tradycyjny dość sposób, a rzadko się jeszcze przebijają właśnie badaczki i badacze krytyczni, którzy również realizują badania na, dotyczące właśnie też rasizmu oraz klisz wobec społeczności romskiej. Natomiast zapomniana historia rasizmu wobec Romów, ona jest długa. Jest związana nie tylko właśnie z Porajmos czyli pojęciem odnoszącym się do eksterminacji Romów przez III Rzeszę analogicznie wobec używanego w stosunku właśnie do eksterminacji Żydów pojęcia Holokaust i ta historia też porajmos ona, ona też była systematycznie tu wymazywana. Też mamy taki przykład, że jakby wiemy, dowiadujemy się o tym, czym był Holokaust. Natomiast to słowo porajmos też bardzo rzadko występuje. Ale również z, z historią ym, związaną na przykład z masowymi sterylizacjami kobiet romskich, przymusowymi wysiedleniami, czystkami etnicznymi w Rumunii, profilowaniu etnicznym przez policję, które oczywiście do, do teraz jakby istnieje kryminalizowaniu przez zróżnicowane grupy. Obecnie możemy mówić też o kryminalizowaniu przez pracowników socjalnych oraz całego, całym jakby spektrum tych mechanizmów uraswających to, to pamiętam też z jednej konferencji, kiedy nasza koleżanka właśnie opowiada o tym, że wywołała samo zdziwienie tym, że no jest, jest romką i jest naukowczynią, tak, że to jest postrzegane coś co jako, jako po prostu taki, no jak to. Mimo wszystko faktycznie bardzo bardzo mocno mocno zakorzenione stereotypy, które czasami są bardzo mocno też nierozczytywalne. przez to też mówi się o tym, że zresztą z czym się po prostu zgadzam i Aidan McGarry wspominał o tym, że romofobia jest przede wszystkim akceptowalną formą rasizmu, przez co właśnie, że ona jest totalnie niewidzialna. Tak jak w stosunku do innych grup czy osób pewne zachowania czy mechanizmy one są już ja, ja, jawnie rasistowskie, tak w przypadku Romów nie. I tutaj może dobrym jest przykładem jeszcze odniesienie się do tej historii. Bo to też jest ciekawe, jak mówimy na przykład o Egipcie, o Indiach, i jak mocno jeszcze te historie, jak gdyby skupiamy się ciągle na tym właśnie pochodzeniu Romów, skąd oni w ogóle przybyli, kim oni są. Jednocześnie to są właśnie mocno egzytuzujące historie, no i jakbyśmy się zastanowili, wobec jeszcze jakiej społeczności w ogóle są prowadzone poważne dyskusje w odniesieniu do. Zbioru, jakby podań, literatury. I to trochę jest tak, jakbyśmy prowadzili poważną dyskusję, na przykład o pochodzeniu Greków, korzystając z mitów greckich. Bo cała jest właściwie analizą, właśnie tego, gdzie oni się pojawili, kto pierwszy zaczął jakim językiem. Już to właściwie. Tam jest dużo, dużo tego mitycznego tworzenia figury i tożsamości romskiej, a nie można tego właściwie, nie, jakby nie spełnia to kategorii naukowych. Także jeżeli chodzi w ogóle o mm, historię po prostu, nie wiem, migracji konkretnych grup romskich, to jest kwestia, która często w ogóle jest nie niespisana. Natomiast jeżeli mieli, mielibyśmy na takie podstawowe kategorie wyróżnić, które właśnie są związane z tym urastawianiem i z naszymi kliszami postrzegania, to myślę, że dobrze jest jeszcze zwrócić uwagę na kwestię, jakby tego, jak postrzega to cyganologia, a jak natomiast postrzega to. Jak na przykład te kwestie są rozpracowywane przez dyskurs krytyczny, czyli właśnie critical Romani Studies, więc zgodnie z takim ujęciem, takie podstawowe stereotypy, które są powielane przez społeczeństwo większościowe, i to przez naukowców, naukowczynie, w dyskursie publicznym, w debatach dotyczących też, czy nie debatach, ale i tworzeniu po prostu projektów, które są skierowane wobec Romów, a jednocześnie jednocześnie też są jakby no, projektowane bez ich udziału, no to zazwyczaj właśnie jest ten dyskurs dominujący, dominujący dyskurs, no to to jest, można powiedzieć, że dyskurs kulturalizacji, który przedstawia przede wszystkim romów jako nomadów, którzy wędrowanie mają we krwi. I y, na przykład, jeżeli mówimy tutaj już konkretnie właśnie, to widać na przykładzie tych najuboższych imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego, że twierdzenie jakby takie, że te koczowiska to jest po prostu jest niezmienny element kultury. A w, w kontrze do tego... Zamiast nomadów, to jeżeli są to migracje, no to są to przymusowe migracje, głównie też migracje ekonomiczne, bądź właśnie ucieczka, jeżeli chodzi po prostu o prześladowanie. I tutaj możemy się też tak naprawdę zastanowić, co było po prostu przyczyną pierwszej migracji, pierwszych większych gdzieś tam opisanych migracji, które gdzieś w jakichś dokumentach do XVIII wieku są interpretowane tak, ale właściwie to można by było je zinterpretować zupełnie inaczej. Natomiast zamiast wędrowania we krwi, no to celem migracji jest przede wszystkim poprawienie warunków ekonomicznych, czyli poszukiwanie w rzeczywistości po prostu stabilności, która wpływa na to, że jeżeli ta stabilność jest i ma właśnie się możliwość dostępu do m, możliwości korzystania z podstawowych praw, wejścia do wspólnoty politycznej, no to, to Anna Puska bardzo ładnie mówiła, że tymczasowość i koczownictwo są tymczasowe, do, dopóki nie ma możliwości też formalnego wejścia na w miarę równych prawach w dany system. Natomiast jeżeli chodzi już o tak zwane koczowiska, no to są one faktycznie sposobem na zapewnienie potrzeb mieszkaniowych w sytuacji, w której po prostu brakuje możliwości korzystania z innych alternatyw, zapewnienia sobie mieszkania. W takim cyganologicznym, myślę, że bardzo powszechnym stereotypie, przede wszystkim Romowie nam się kojarzą z muzykami wędrownymi, wyrobnikami, grupą po prostu, która jest właśnie homogeniczna. Ale która też, i to jest dorobek polskiej cyganologii, charakteryzuje się zacofaniem niechęcią do stałej pracy, skłonnością do unikania stabilności, tradycjonalizmem, irracjonalizmem, brakiem szacunku do praw ogólnych, wrodzą skłonnością do zorganizowanej przestępczości i kradzieży, niechęcią do edukacji, hermetyczności i w ogóle izolowaniu się po prostu od tak zwanej reszty społeczeństwa. Natomiast w tym dyskursie krytycznym. Tak jak już dyskutowałyśmy, Romowie są grupą po prostu bardzo zróżnicowaną społecznie, zawodowo, etnicznie, religijnie, narodowościowo. Natomiast jeżeli chodzi o przyczyny, i to jest to właśnie, na czym ja też staram się skupić w swojej pracy naukowej, dlaczego Romów nie ma na rynku pracy, w systemie edukacji, to bardziej staram się właśnie badać, jakie są mechanizmy wykluczenia i segregacji, które działają wobec Romów i są przyczyną właśnie. Pokoleniowego ubóstwa czy wykluczenia, i tutaj myślę, że ten status ekonomiczny i dostęp do podstawowych praw, on bardzo mocno warunkuje właśnie indy, indywidualną sytuację. I gdzieś kwestia edukacji wydaje mi się taką bardzo stereotypową, ponieważ ona też działała bardzo mocno w stosunku do imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego. Ja może chwilę o tym. Opowiem, bo to być może troszkę nam umożliwi zrozumienie tego, o czym mówię. Jeżeli mówię właśnie o tej diagnozie mechanizmów wykluczenia, przez lata w Poznaniu i w innych polskich miastach, w których występowały tak zwane, znaczy były tak zwane koczywiska, to panowała też tak były kampanie realizowane, które miały na celu zakaz żebractwa i zmuszenie Romów do tego, żeby Romowie nie wykorzystywali swoich dzieci w, na ulicy, po prostu żebrząc z nimi. Jednocześnie tutaj była taka, pamiętam, jedno z haseł takich kampanii realizowanej w Poznaniu bodajże w 2010 roku i to hasło, że bractwo to wybór, niekonieczność. To było właśnie główne hasło. No, przedstawiające właśnie też, zgodnie z tym stereotypem, że to jest jakby wybór, kultura Romów, tradycja pielęgnowana systematycznie, bo od 200 lat i faktycznie jest to właśnie to ta, ta jakby niezbywalna ich, niezbywalny element kultury, który, który po prostu nigdy nie zostanie zmieniony przez społeczeństwo większościowe. Co się okazało? Okazało się, że każda instytucja pomocowa jeszcze w 2010 roku dla imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego była po prostu zamknięta. Ze względu na to, że były to osoby, które ze względu na swoje ubóstwo też nie, nie były w stanie oraz problemy z analfabetyzmem, nie były w stanie samodzielnie po prostu zarejestrować się w ogóle w urzędzie. Nie były w stanie też zarejestrować się jako obywatele Unii Europejskiej, nie były w stanie założyć y, swojego konta. Tutaj rozpoczęła się po prostu cała dyskusja dotycząca też y, szkół, ponieważ y, ta kampania też przyniosła bardzo dużo hejtu i pojawiały się plakaty, które jakby trochę namawiały czy budowały takie przyzwolenie społeczne w, na przemoc wobec Romów, związanych właśnie z. Y, kobietami, które były oceniane za to, że wychodzą po prostu ze swoimi dziećmi i siedzą na ulicy. Były oczywiście historie związane z tym, że te kobiety poją dzieci alkoholem, że one śpią i tak dalej i tak dalej. No, i tutaj cała kwestia edukacji, która przede wszystkim znaczy między innymi była związana z tym, że pamiętam, jak w, zakładaliśmy Wiekopolskie Stowarzyszenie Lokatorów i zaczęliśmy po prostu organizować dzieciom szkołę, jednocześnie w końcu dochodząc do tego wniosku, że to nie my to powinniśmy robić. No, i te dzieci, dzieci chcą chodzić do szkoły, ci rodzice też byli bardzo z tego zadowoleni, że właśnie w końcu mogą po prostu te dzieciaki gdzieś oddać. Okazało się, że. To nas też bardzo wiele nauczyło na temat barier dotyczących w ogóle wejścia w system edukacji. Do dzisiaj jest tylko jedna szkoła w Poznaniu, która przyjmuje dzieci bez żadnego problemu, która ma przygotowaną kadrę do tego zetknęliśmy się na przestrzeni kilku lat z odmowami szkół, które właśnie dyrektorzy szkół powoływali się na stereotypy, że, 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 że są to, że oni się boją wkluczać w system edukacji romów, że to spowoduje kontrowersje wśród innych rodziców, że szkoła nie jest przygotowana. Natomiast, jeżeli chodzi o prawo, no to każde dziecko znaczy każdy rodzic ma nie tylko obowiązek posyłania jakby dziecka do szkoły, ale każda, każde, każde dziecko ma prawo i każda szkoła ma z kolei obowiązek przyjęcia danego dziecka. W, tej, w ten system edukacji stało się to też dyskusją, między innymi tematem dyskusji, w, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, szkoły, Rzecznika Praw Obywatelskich, ale myślę, że to jest bardzo duży problem i on też bardzo dużo nam ukazał w kwestii takich stereotypów, że te stereotypy gdzieś tam, one głównie tkwią właśnie w społeczeństwie większościowym i w tym, jak bardzo mocno usprawiedliwiamy i nie widzimy pewnego rodzaju barier, jednocześnie określając, Skutki tych barier w postaci wykluczenia, jako właśnie cechy kulturowe osób, które utożsamiają się jako Romowie. Czy w takim razie określiłabyś te wszystkie bariery wobec Romów jako rasizm systemowy w tym momencie? Tak, myślę, że kwestia rasizmu systemowego jest faktycznie wobec Romów bardzo mocno on, on po prostu bardzo sprawnie funkcjonuje, w szczególności takie sfery istotne. No, to są też bariery po prostu na rynku pracy, ograniczenia w, dostępu do, w dostępie do systemu opieki zdrowotnej, właśnie te ograniczenia do, w dostępie do edukacji, a także wszelkiego rodzaju jakby podziały, które faktycznie to, są jakby, to jest tak uwarunkowana polityka, też jakby brak polityki migracyjnej, która gdzieś kategoryzuje społeczności romskie jako społeczności problematyczne. Myślę, że dobrze jest też nawiązać do tego, i to jest związane również z polityką migracyjną, z pojawieniem się na przykład pierwszej grupy imigrantów romskich z Rumunii w Polsce, oni zostali określeni przez straż Graniczną w dokumentach Straży Granicznej jako, jako kategoria migrantów niepożądanych. Niepożądanych, dlatego że byli po prostu zbyt ubodzy, i żeby patrząc na to z takiej perspektywy po prostu działania jakby systemu kapitalistycznego, to trzeba by było, że tak powiem, oni byli zbyt ubodzy i zbyt niewyedukowani, żeby nawet byli potencjalnymi pracownikami, których można nie wiem, zatrudnić w logistyce, w, na kiepskich warunkach. Są to osoby, które często w, z tych grup najbardziej wykluczonych potrzebują programów, faktycznie, czy polityki po prostu nastawionej na poszanowanie godności drugiego człowieka, na wkluczeniu, na inkluzji, na e, budowaniu pewnego rodzaju też wspólnej wiedzy, opartej właśnie o edukację, ale rozumianą wielostronnie, że to my się po prostu uczymy, też o historii, o, o przyczynach tego wykluczenia, o, o, o przyczynach właściwie tej sytuacji, którą której tylko skutki obserwujemy obecnie. Natomiast yy, doprowadziło to do tego, że poprzez właśnie ten systemowy rasizm Romowie często są, są i byli zmuszeni do życia nieformalnego i właśnie społecznie niewidzialnego, co z kolei błędnie jest przypisywane jako, jakby też celowe, hermetyczne. Właśnie, że tak dyskutujemy na przykład o lokalizacji tych pustostanów, które zajmują właśnie najuboższe grupy, to często się pojawiają też takie argumenty. No i jednocześnie jest to bardzo ograniczona możliwość po prostu polepszenia swojego statusu przez Romów w całym systemie, który de facto no, nie, nie umożliwia im nie tego samodzielnie. I tutaj też mówię po prostu o tych faktycznie najuboższych grupach Romów z Rumunii. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle cały system funkcjonowania stereotypów, to myślę, że one są różne właśnie w zależności też od, jak powiem, grupy, na której temat dyskutujemy. Ja cały czas jestem bardzo jakby sfokusowana na tych grupach, tu, z którymi też współpracowałam i w których też jakby analizowałam te mechanizmy wykluczenia, i to jest właśnie ta polityka migracyjna, to jest brak polityki społecznej, to jest to są te bariery po prostu nawet w rejestracji, to jest jakby. Sytuacja, w której jako jedyni obywatele Unii Europejskiej, Romowie Rumuńscy są jakby kategorią deportowalnych migrantów, jednocześnie, którzy, którzy po prostu bezprawnie, ale na mocy prawa. Jest to uzasadnione, by ich wysiedlać. Jednocześnie wewnętrznie, to znaczy, że stosować wobec nich eksmisję, czy przesiedlenia, nie respektować prawa lokatorskiego. Cały czas w ogóle jest to sytuacja, w której na przykład Romom, właśnie rumuńskim, zarzuca się to, że oni nie respektują prawa. Oni nie respektują żadnego prawa, natomiast w rzeczywistości żadne prawo również wobec nich nie jest respektowane. Zawsze są traktowani jako społeczność, która celowo wybrała, na przykład, nie wiem, właśnie życie w pustostanach i tłumaczy się to tym, że oni mają taką kulturę i nigdy się nie zmienią. I tutaj, co może na koniec bym powiedziała, to to, że ta praca polegająca też trochę na łączeniu właśnie działania w, w NGO-sach, w jakichś ruchach społecznych, w kolektywach, jednocześnie praca badawcza związana po prostu z takim samouczeniem się po prostu tego, też diagnozowaniem tych barier ona była na tyle pomocna, że w pewnym sensie przynajmniej w Poznaniu doprowadziła trochę do zmiany systemu, w której kiedyś Miński Ośrodek Pomocy Społecznej jeszcze kilka lat temu twierdził, rzeczniczka MOPR-u wypowiadała się, przytaczając po prostu te, te stereotypy i mówiąc, że jest bardzo duży problem z tym, że Romowie zajmują się żebractwem, bo to jest ich kultura od 2000 lat i oni się nigdy nie zmienią i oni nie chcą po prostu wejść w żaden system pomocowy. Natomiast już teraz te programy, one troszkę inaczej działają, też ze względu na to, że... Wspólnie po prostu z lokalnymi instytucjami, nie tylko z NGO-sami, które mają ograniczone zawsze możliwości działania i projekty, i też nie mają określonych narzędzi do, do zmiany polityki. Z, od 2015 roku z, przy pomocy jeszcze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzieś tam ta debata po prostu polityczna bardziej się rozwinęła i doprowadziła chociaż do takiego minimum, to znaczy do uznania tego, że to są mieszkańcy Poznania. Oni wcale nie są tymczasowo, bo są od lat 90. niektórzy. No i czas na to, żeby faktycznie pomóc im wejść w system chociażby rejestracji, edukacji. I część osób też otrzymała wsparcie lokalowe, i wiadomo, że to są, to są jakby bardzo skomplikowane dyskusje, jak w takim razie te 30 lat wykluczenia systemowego naprawić jakimś krótkotrwałym programem, i, i czy to w ogóle możliwe. I ja uważam, że nie, I, ale uważam, że chociaż warto po prostu robić jakieś drobne rzeczy, żeby kolejne pokolenia mogły mieć chociażby możliwość jakiejkolwiek innej alternatywy, niż to, co było właśnie systematycznie powielane. Jakby również wobec Romów. Ale mówiąc o stereotypach, to jest ich tyle, ile jest też jakby, no są też bardzo zróżnicowane i w stosunku właśnie do jakby różnych grup społecznych i zupełnie inaczej by na to pytanie odpowiedziała na przykład osoba, która jest Romką, Romem i na przykład jest na uniwersytecie albo zajmuje się jakimiś innymi kwestiami, także to są, no właśnie, to w zależności od, od tego właściwie jakie się ma po prostu doświadczenia. Mówiłaś tutaj o tym, że sytuacja się zmienia i to w miarę pozytywnie, ale czy widzisz opcję na to, żeby faktycznie cały ten system się uzdrowił bez jakiejś większej rewolucji? Bo wydaje mi się teraz też po rozmowie z tobą, że to jest um, dość przerażające, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy ze skali tego wykluczenia i z tego, że to system czy my sami to wykluczenie powielamy. Myślisz, że, że, że to wszystko jest w stanie iść w dobrą stronę? Znaczy to jest dobre pytanie. Ja oczywiście bym chciała, żeby to szło w dobrą stronę, ale myślę, że myślę, że to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, to jest bardzo skomplikowane. To zależy też od nas, żeby, żeby umieć łączyć właściwie wszystkie kwestie. To znaczy kwestie rasizmu, tego, że romofobia dotyczy też nas. Że to jest też ważny właśnie temat, żeby próbować w ogóle odejść od takiej kliszy marginalności, że coś jest tematem marginalnym. Dla mnie też w ogóle było niesamowite to doświadczenie związane z monitorowaniem, obserwowaniem kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej i tego, jak skutecznie działa właśnie polityka pozbawiania praw ludzi na mocy prawa. Jak sankcjonuje się praktyki, które uniemożliwiają właściwie poszanowanie godności czy wejście w, wejścia w te podstawowe procedury azylowe? Ja sobie w ogóle tak myślałam w kontekście właśnie też imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego. To są osoby, które były też określone właśnie w konkretnych dokumentach jako społeczności, które są niechciane. Które były pozbawiane prawa też do azylu w Niemczech już w latach 90., i które faktycznie w, w odpowiedzi właściwie na to, chcąc pozostać w Polsce, przeszły w, ten, w, te, w tą przestrzeń niewidzialności, czyli zaczęły budować tak zwane koczowiska. I, i dlaczego one to robiły? No, po to, żeby się ukrywać przed tym, żeby ich nie deportowano. Teraz obserwujemy taką sytuację pozbawienia praw. Po wielu latach, po, po którymś po prostu doświadczeniu pokolenia. I może, o, może to też powiem a propos tego, że my dużo nie wiemy też z historii, związanej właśnie z opresją, z pozbawianiem praw czy z rasizmem. Ja pamiętam, jak w pewnym momencie swoich badań zaczęłam się zastanawiać nad kwestią właśnie mieszkalnictwa. I jedną z serii pytań, które zadałam w właśnie którymś etapie badań było to było pytanie o doświadczenie zamieszkiwania w innych warunkach niż dom zbudowany własnoręcznie który jest podobny do tego na działkach Okazało się, że bardzo duża część z tych osób nie ma tego doświadczenia. Co więcej, oni nie mają tego doświadczenia pokoleniowo. W Rumunii też były to po prostu chatki zbudowane jakby z tego, co. z, z jakiejś z drewna. Niektórzy Romowie mieszkali też, będąc wykluczonymi, w takich jakby. Nie wiem, tego teraz określić, ale są reportaże nawet na ten temat, związane z koniecznością zamieszkiwania w jaskiniach bądź w takich wykopach. Po upadku reżimu czałczesku była to też pierwsza po prostu społeczność, która była narażona na przemoc, czystki etniczne. Pierwsza też grupa, która była masowo zwalniana z zakładów pracy i była to też grupa, na którą po prostu jeszcze w latach 90. urządzano jakby legalne polowania w rumuńskich lasach, tak, strzelając po prostu tak jak do, tak jak do zwierząt. Także ja myślę, że my przede wszystkim zastanawiając się tu nad tym, co widzimy teraz, to bardzo dobrze by było, gdybyśmy zaczęli właśnie myśleć na temat systemowych przyczyn. I tego, co właściwie doprowadziło do tej sytuacji, to jest bardzo trudne. I bardzo często się też z tym spotykaliśmy, jeżeli na przykład chodzi o wyjaśnianie, dlaczego no jest XXI wiek, tutaj mamy 2022 rok. No jak to jest możliwe, że w, takim, w takich dużych miastach w Polsce istnieją tak zwane koczowiska? Jak to jest w ogóle możliwe? No I to jest najprostsze, co nam przychodzi tak naprawdę do zracjonalizowania tej sytuacji, już tak psychologicznie, to jest to, że oni mają taką kulturę. Bo sami nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak sprawnie działające mechanizmy związane właśnie z polityką wobec Romów, czy naszym też nastawieniem wobec Romów, de facto doprowadziły do tej sytuacji. I jak z drugiej strony jest ogromne wyzwanie, które trochę mnie przeraża, bo widzę, że wszyscy są nastawieni, że tak powiem, na statystyki. Na szybkie realizacje projektów, na to, żeby były dobre wskaźniki, ale mamy sytuację, w której, na przykład, jeżeli mówimy o konkretnie właśnie imigrantach romskich pochodzenia rumuńskiego, w której te programy one nie będą działać. One po prostu zadziałają, jeżeli faktycznie będą realizowane w sposób. Nie, ma, nie jest możliwe, żeby na 100 osób jeden pracownik socjalny mógł jednym tłumaczem. Był w stanie po prostu stworzyć taką sytuację, w, którym te w której te osoby będą świadome w ogóle procesów, w których współuczestniczą. I myślę, że to budowanie takiej wspólnoty polegającej na tym, żeby te osoby, nie tyle myślę, że nie jesteśmy nawet na tym etapie, żeby, że, że tak powiem, były wkluczone w procesy decyzyjne dotyczące grupy, ale chociaż w procesy, które pozwolą zrozumieć, na czym to wszystko polega, bo jeżeli tego nie będzie, a będzie, będą po prostu też takie obserwujemy mechanizmy polegające na tym, że to też odwraca się przeciwko społecznościom, y, zwłaszcza właśnie ubogim, które są też w pewien sposób wykluczone językowo. Jeżeli zapewnia się to wsparcie bez pomijając właśnie tą, tą ogromną pracę związaną z, ze zbudowaniem tej płaszczyzny zrozumienia i tego, żeby ktoś w ogóle wiedział, w jakim systemie funkcjonuje. No, to to tworzy taką postawę, w której ludzie tylko korzystają z tego, co mogą, ale jednocześnie nie będą dawać nic od siebie, bo nie są w stanie po prostu nawet sobie tego wyobrazić. I tutaj, jeszcze, może ostatni przykład, który też mnie bardzo dużo nauczył, to była rozmowa podczas właśnie realizacji tych badań, części dotyczącej mieszkalnictwa i to, co dla nas jest oczywiste. Często w ogóle jest totalnie skomplikowane i nieoczywiste, i w ogóle zrozumienie samego systemu mieszkań socjalnych, rejestracji pobytu, dlaczego po prostu te osoby też często nie wchodzą w te systemy wsparcia, ono jest totalnie niezrozumiałe. Jest też nie, nie tylko, że tak powiem, to nie jest kwestia romska, to jest kwestia po prostu wykluczenia. One, one byłyby równie niezrozumiałe dla osób, które. Po prostu miałyby doświadczenie pokoleniowego zamieszkiwania gdzieś w terenach niewidzialnych, pokoleniowej bezdomności. Ze względu na to, gdybyśmy nie, nie mówili, nie używali słowa imigranci rumuńscy, to byśmy używali pokoleniowej bezdomności i no, systemowego wykluczenia, problemu z analfabetyzmem. A tutaj jeszcze to dochodzi i niestety, znaczy to w sensie takim, że tutaj. To, to utożsamianie się jakby i yy, nazywanie samych siebie jako Romowie, to prowadzi do tego, że często te sytuacje wykluczenia są po prostu tłumaczone właśnie tą urasowającą kulturą. Wezmę jeszcze ostatnie pytanie. Czy z twojej perspektywy, bo siedzisz w temacie, yy, widzisz jakieś zmiany dotyczące... Yy... Edukacji czy mówienia o Romach w Polsce, czyli edukowania tej większości, żeby ta większość wiedziała więcej o tym rasizmie, o stereotypach, bo w mojej bańce tego w tej chwili nie ma i, i zastanawiam się, czy to się dzieje i po prostu na razie jest dla mnie niezauważalne. Mhm. Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim to. Ja bardzo dużą nadzieję, poważnie, bardzo dużą nadzieję pokładam w rozwijającym się właśnie zespole badawczym przy OBM-ie w Warszawie i w Critical Romani Studies, w tych właśnie pracach badaczy i badaczek, które z jednej strony właśnie pokazują, jak w ogóle ta wiedza była konstru konstruowana, to znaczy dekonstruują tą cyganologię i ten obraz właśnie badacza albo badaczki Romów która to też jest to, jak jakby ta figura też była tworzona, to, to i figura badacza, i właśnie ta, jak ja mówię, w ogóle byli, byli konstruowani. I dla mnie szczerze mówiąc najlepszą sytuacją i najlepszymi wystąpieniami były te wystąpienia, gdzie badaczki romskie same Przedstawiały prezentacje na temat stereotypów, które są bardzo mocno, bardzo często powielane, jeżeli chodzi właśnie o edukację, o edukację też równościową, o programy, które mają, że tak powiem, cele wkluczające, czy, czy właśnie antydyskryminacyjne, które również... Mają bardzo dużo klisz, ale w, jeżeli chodzi w, faktycznie o, o, o kwestie Romów, to jest bardzo duży problem, ponieważ nawet jakby, no, nadal nam brak dostępu właściwie do większego zasobu literatury krytycznej. Jeżeli ktoś chce cokolwiek przeczytać o, o Romach, to zazwyczaj natknie się faktycznie na te historie związane z Trochę z etnicyzacją, trochę z urasawianiem, z przedstawianiem właśnie jako egzotycznych przybyszów z obcych krain, z jakąś troszkę taką bajką na temat y, Romów i Romni, ich pochodzenia. To są właśnie te dyskusje dotyczące tego, jak nazywać, ale nadal one, one są tak przedstawiane, jak żeby, że ta kwestia problemowa, ona nie dotyczy naszej, naszej romofobii. Ona też nie dotyczy rasizmu, bo jego nie ma właśnie ze względu na to, że nadal myślę, że głównym problemem w, w Polsce jest to, że Romowie to jest jednak w postrzeganiu takim stereotypowym jakaś Jednorodna grupa, i najlepiej to jeszcze z jakimś, że tak powiem, królem albo kimś, kto nimi po prostu zarządza, z jakąś strukturą mafijną, ale jednocześnie myślę, że bardzo duże, tak powiem, potencjału w rozbijaniu tych klisz to jest faktycznie rozwijające się powoli, powoli, ale jednak. Krytyka <grytical> Romani Studies na gruncie polskim i też właśnie. Myślę, że międzynarodowym i wpływ tego, co już, że tak powiem, zostało powiedziane, przekładanie tego też na, na, na grunt lokalny i prowadzenie tej debaty na temat, no właśnie, tej ostatniej akceptowalnej formy rasizmu, czyli romofobii bądź antycyganizmu. Super. W takim razie dziękuję Ci bardzo za super ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję też, że znaczy to jest, trochę tak zawsze się gubię w tych rozmowach, ze względu na to, że one faktycznie mamy bardzo dużo, bardzo dużo wątków i bardzo dużo po prostu drzwi można tutaj otworzyć i, i drążyć w poszczególnych tematach. No i faktycznie myślę, że też, no właśnie, serdecznie zapraszam do zapoznania się z zespołem działającym przy obemi oraz z tekstami naukowymi na temat właśnie ras, rasizmu i no i niestety nie znalazłam tego tytułu, a już nie będę zajmować czasu, tylko przypomnę autorki Kamila Kwiałkowska i Elżbieta Mirga-Wójtowicz. Wrzucimy w komentarzu gdzieś. Dobrze, <grym> dobra. Tak, a jakby ktoś nie chciał czytać artykułów naukowych, bo ja zdaję sobie sprawę, że trochę celem też tego podcastu między innymi jest to, żeby osoby, które nie mają na to czasu mogły czegoś posłuchać, a ktoś uważa, że ten temat jest ważny, a myślę, że jest ważny, to można też po prostu podesłać ten odcinek dalej znajomym i może też dołożyć jakąś swoją cegiełkę do, do informowania po prostu. A my kiedyś mam nadzieję siądziemy i nagramy jakiś odcinek nad kawą teraz